Szkolenie Parasol, które jesteśmy dzisiaj świadkami tutaj w Chełmie, jest skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego, do osób, które na co dzień zajmują się reagowaniem kryzysowym. Na tym spotkaniu osoby te mogą dowiedzieć się, do czego Wojska Obrony Terytorialnej mogą zostać użyte w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w jaki sposób te wojska są kierowane właśnie w te miejsca, w których zdarzenie, jakaś sytuacja kryzysowa miało miejsce i na jaką pomoc samorządy właśnie ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej mogą liczyć. Pokazujemy namacalnie tym, czym dysponujemy w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, czyli pokazujemy nasz sprzęt. Sprzęt, który jest bardzo dobrym sprzętem, jest to nowoczesny, nowy sprzęt, który właśnie służy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, służy do tego, aby właśnie pomóc tej lokalnej społeczności. Czego tutaj się dowiaduje się podczas tych warsztatów? Na pewno współpracy, możliwości współpracy między Wojskami Obrony Terytorialnej a samorządami. Jest to nowy rodzaj sił zbrojnych, także też nie wiemy, na ile możemy my jako na lokalnym terenie obsługujący zarządzanie kryzysowe polegać na tych wojskach. Myślę, że takie warsztaty jak te bardzo nam pomogą w takiej służbie codziennej. I tutaj wykorzystanie sprzętu wojskowego myślę, że byłoby dużą pomocą dla lokalnych czy straży pożarnej, czy ochotniczych straży pożarnych. Na pewno szybciej będziemy reagować i lepiej będziemy reagować, jeżeli będziemy znali poszczególne rzeczy, które mamy wykonać, jeżeli znamy te procedury i jeżeli będzie to ćwiczone tyle razy, że wejdzie to nam to w krew na tyle, że będziemy to mogli wykorzystać w sytuacji kryzysowej. Chciałem Państwu przedstawić radiostację UKF RRC 2011. I w jakich sytuacjach można z tego skorzystać? Kiedy ta radiosekcja może się przydać? W każdej sekcji mamy dwóch radiotelefonistów, starszego i młodszego. Zapewnia łączność sekcji ze swoim przełożonym oraz z pozostałymi sekcjami kompanii, a także z innymi kompaniami. Kompanijny moduł zadaniowy, tak jak tutaj widać, to jest kilkadziesiąt jednostek sprzętu, samochody ciężarowo-terenowe, cysterny, agregaty. Taki właśnie sprzęt z zespołem wyjeżdża w miejsce określone w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową i tam realizuje swoje zadania. Są też również, jak widać, piły spalinowe, inne przyrządy hydrauliczne, są również pokazane radiostacje, jak wygląda kłady na kołach na sezon letni, jak również kłady na gąsienice, motocykle, radiostacje, także indywidualny pakiet wyposażenia żołnierza, czyli racje żywnościowe. To, co żołnierz będący w tym kompanijnym module zadaniowym udaje się na miejsce sytuacji kryzysowej.